Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 2 Going Commando. Skończyliśmy na planecie Snivelak i jesteśmy w miejscu TAC Headquarters, czyli głównej bazy. Zanim... Boże, mój kontroler świruje. Zanim rozpoczniemy dokładny odcinek, zrobię sobie zapasowy save. Na wszelki wypadek, żebym jak coś schrzanił, mógłbym zacząć wszystko od nowa. Co się dzieje? O co chodzi? Jakiś mi kontroler świruje strasznie. Przych Boga. No dobra, chciałbym wam powiedzieć taką pewną śmieszną informację. Otóż niedawno pewna grupa osób znalazła sposób, żeby zrobić sobie customowe bańki w bicie. Czyli też wygrywać z gry, których nie ma na PS Store na przykład. I dzięki temu udało mi się Secret Agent Clank zainstalować. Co? Dzięki temu... O, tu jest fiolka z notachem. Tada! Dzięki czemu mogę sobie spokojnie przypomnieć tego agenta Clanka na bicie. Z troszkę lepszym sterowaniem, przyznam. Bo z bicie mogę sobie customowo ustawić sterowanie. A po prostu później się będę musiał przyzwyczaić do PSP. Dzięki czemu będę mógł przygotować się bardzo dobrze na Let's Play. Bo też przygotowanie do większego ekranu musi być. Bo w moim na telewizorze i na bicie to jest większy ekran. No dobra, zjeżdżamy sobie. Myk. To nie jest potrzebne teraz, ale ja to włączyłem. Nie wiem czemu. Wow. Znaczy to garni się. Ale dobra, idziemy. Nie ma szans. I trzeba od razu reagować, bo inaczej skrzani cię, to mogę powiedzieć. Już myślałem, że skrzaniłem. O mój Boże. Poproszę to. I syn ten inny. Dziękuję bardzo. Tak, w każdym razie tutaj znaleźć wolne miejsce, przez które można przejść. Jest to dosyć trudne. Gracie w Sonica, to już powinniście się do tego przyzwyczaić, do takich rzeczy. O, wreszcie się udało. Myk! Te panele, które tak was wystrzeliwują, są po prostu świetne. Uwielbiam je. Jakby były w prawdziwym świecie, to bym skakał na nich całe dnie. Jakbym w pupie jakieś trampoliny, czy Bóg wie co jeszcze, po prostu bym skakał na tym. 250. Nie stać mi! Ale bym się wtrącił. Dobra, w każdym razie to jest taki... Uff! Ty, mordena. To jest taki mały... mała zagadka. Element platformowo-logiczny, o! To można tak ładnie nazwać elementem platformowo-logicznym po to, żeby zdobyć tytanową śrubkę. Mały spoiler, jeszcze dzisiaj będziemy walczyć z bossem. Jeżeli uda mi się tam do niego przejść, bo... Tutaj już nie ma żartów, ale pod ekspie sobie sikadziamy. Pulisz! Nie przewidziałem tego. Ale no co, emocje muszą jakieś być.
Zwykle na moich filmach to zauważyłem, że ja mówię, jakbym wrócił właśnie z pogrzebu. Więc wiecie. No, wreszcie się zupgrade'ował. Zamiast, jak mi się wydaje. Aka, coś tam gun. Oj, nawet mi nanotek podskoczył, więc jest bardzo dobrze. Tak, chyba są z Ikegunem po prostu poradzą. Czemu cały czas mam dźwięk wyczerpanej amunicji? O co chodzi? Ktoś mi wyjaśni? Tak ma być. Czy to znowu jakiś błąd audio w tych raczetajkach? Na przykład na Wicie jest tak, że w tych wszystkich raczetajkach czasami głos wam po prostu zniknie. Serio. Grać sobie na przykład w raczetajkanka 1, do kogoś strzelać i zbierać sobie śrubki i nagle... O, jest oczywiście dźwięku zbierania śrubek. Ciekawe czemu. Tak szczerze, ja do dzisiaj nie wiem czemu. Nie poinformowano mnie. No tak, jak już mówiłem, ja robię, że tak powiem, z oryginalnych konsol Let's Play'a. Nie liczcie trylogii Ratcheta i Clanka i przyszłe trylogii, które może zrobię, bo to jest praktycznie ta sama konsola, tylko polepszona grafika. I tyle. Lepsza rozdzielczość. Więc jak kiedyś bym miał PSTV i zrobię ten cały hack, żeby wszystkie gry działały na zwity na TV, to będę robił Let's Play z Gravity Rush na PlayStation TV, a nie na PlayStation 4 z tego całego remastera, który ma wyjść. Tak samo jak z Ratchetem & Clankiem Size Matters oraz Secret Agent Clank. Oryginalnie te dwie gry wyszły... Coś się dzieje z tym kontrolerem, no. No, seryjnie, no, po prostu mi miga cały czas wskaźnik. No, miga mi cały czas wskaźnik. Chyba wreszcie trzeba będzie sobie sprawdzić nowy kontroler. To chyba już czas. I na speedruny, gdyż... Oj, uwierzcie mi. Speedrunowanie Sonic Generations to nie jest takie proste, jak się wydaje. Trzeba mieć... No co? Nie! Nie! Nie zgadzam się! Kurde! To będzie długi odcinek. To mogę wam dzisiaj zagwarantować, że to będzie wyjątkowo długi odcinek. Ale jak obiecałem jednemu z użytkowników, dzisiaj jest raczej Big Clank. Wczoraj mieliśmy nagrać ogólnie, opowiem o taką śmieszną historię. Wczoraj mieliśmy ogólnie nagrać z Pomidorem Mario dwa odcinki od razu, żeby jak nam będzie lenistwo dobiało, czyli przeważnie mnie, bo to Pomidor zawsze chce nagrywać Mario, a mi się nie chce. Tak możecie mnie teraz opieprzyć ludzie, którzy lubią na tym kanale Mario. W każdym razie Pomidorowi zawsze chce nagrywać jakimś cudem, a ja mam zawsze lenie na tego Mario. Może dlatego, że jestem fanem Sonika. Nie wykluczam tej możliwości. Wiecie co? Chyba Blitzgana sobie teraz zamienię z Symfonoidami, bo one są mi choć co bądź bardziej potrzebne. A poza tym trzeba je wyeksperymentować. A nie będę polegał tylko na samych Symfonoidach, bo to będzie jak wrok śmierci na siebie podpisać. W ogóle broni wreszcie kręgu są strasznie. Tak temat kompletnie z dupy, ale powiem, że broni wreszcie kręgu są czasem nieziemskie. Albo już nawet w tym nowym, ten pixelator, czy jakoś tak. Pixelizer to się chyba nazywa. Jest świetną bronią. Chyba to będzie moja ulubiona broń w tym samym Ratchet & Clanku nowym. Ja pierwszą chyba zupgrade'uję do najwyższego poziomu, o ile tam będą poziomy. No też nie wiadomo, co z tym poziomem będzie, czy pójdą tak samo jak w Ratchet & Clanku oryginalnym, czyli że
nie będzie czegoś takiego jak poziomów broni. Czy będą, chociaż tam chyba było widać przy amunicji poziom broni, więc nie. Ważne, żeby tego nie strzelili. Ło. Opłaca się nabijać na nautecha. O, boż ty, a wy skąd? Szanie was, dziękuję bardzo. No widzę, nie? Mam basę gdzieś. Noż do kupy. Dobra, szanie to, szanie to. YOLO. YOLO. Y-L-O. Chyba nie tak się pisze, ale okej. Nie wiem, dlaczego do mnie strzelają, ale okej. Boję się, że chyba muszę załatwić te helikoptery. Czy on mi stąd dosięgnie? Tak średnio. A stąd? No to już prędzej. To dlaczego nie namierza tych helikopterów? O co chodzi? Tych śmigłowców, nie wiem jak to nazywa. Nie znam się. A nie, namierza. Okej. A tego? Jakby teraz, jakby to powiedzieć, no jestem teraz... What the... Aha, to była pułapka! Tylko dlatego mi nie otworzyło wejścia. Tak, bo nie rozwaliłem pułapki, bo jestem za mądry na tą grę. Ładne efekty. To mi przypomina to te kule, co jak się przyłoży palec, to taki promień elektryczny powstaje. Pixel, strzelec wyborowy. Poproszę. What? O tak, z tym będziemy walczyć. Dobrze, zgadliście. Ja. Dobra, no to... Trzy oddechy. Lecimy. Będzie długa walka. No to nic nie jest śmiesznego i dlatego musimy umrzeć. No złapię to! O! Tylko właśnie z tych działek możemy nawalać w niego. Nic mu więcej nie robi. Jest pewien speedrunnerski trik, który umożliwia uniknięcie tego bossa. To znaczy kompletne go zniszczenie jeszcze przed rozpoczęciem walki. Ale niestety potrzeba do tego wpierw ukończyć grę. Mogę wam to kiedyś pokazać, jak będę robił jakieś dodatkowe odcinki do tego czy coś. Chociaż nie sądzę. Bo... Po prostu założę się, że jak już ukończę tego Ratchet & Clank'a, to znowu jakiś będę miał tydzień przerwy, czy dwa nawet od Ratchet & Clank'a i zacznę nagrywać Ratchet & Clank'a 3. Kosztem bomby. I chyba przed Ratchetem Gladiatorem, to znaczy nie wiem jak jest z tą kanoniką, ale... teraz musimy stąd uciekać. Po... raczej się gladiatorze albo przed, jeszcze nie ogarniam, będzie oczywiście Let's Play z Ratchet & Clank Going Mobile. Albo Going Home, bo już nawet nie pamiętam, która z tych to ta anulowana. W każdym razie jedna z tych to będzie nagrywana. Była taka śmieszna znowu historyjka. Kiedyś jak jeszcze, no niezbyt dobrze znałem angielski, to właśnie przeglądałem sobie wiki Ratcheta, żeby zobaczyć
jakie są wartości. No tak po prostu, czy może są jakieś, o których nie wiem. No i zauważyłem tam, że Ratchet & Clank Nexus pierwotnie miał postać na PlayStation 2, a później tak sobie patrzę, widzę Ratchet & Clank Going Mobile i Going Home. No i to chyba Going Mobile było tą, która została wydana jako jedyna. W każdym bądź razie, o, teraz czasem strzela do mnie. Tak czy nie? Nie. W każdym bądź razie. Going Home sobie. Nie wiem, Going Mobile. Pozostałem przy tym, że Going Mobile jest tą wydaną. W każdym razie. Sięgnąłem sobie ten Going Mobile. I. No i pograłem sobie. Najpierw na emulatorze na kompie, później sobie to zgrałem na PSP z emulatorem Jawy. Jakoś to działało, było nawet fajnie. Fajnie się grało. Oczywiście nie ogarniam do dzisiaj tego sterowania w emulatorze Jawy w PSP, ale to jest szczegół. Lecz wracając. Ale nie przeczytałem tego, że ten Going Home jest grą skancelowaną, niewydaną, przerwaną w produkcji. No i ja przez cały internet przeszukiwałem, żeby znaleźć to Going Home. I co? I znalazłem, ale nie to, co myślicie, nie jakąś wersję beta czy prototyp. Znalazłem pełną wersję, a co najśmieszniejsze, to chyba był jakiś po prostu hack tekstury, że zamiast Going Mobile po prostu było napisane Going Home. I tyle. Łoż ty w mordę. No i on teraz takim laserem atakuje i musimy zbiewać na następną wieżyczkę. Oj mój Boże. No i 4 minuty i tylko tyle i aż tyle. Tego zdrajamu zjechałem. Nieźle nawet przede mną. Jak na mnie to jest całkiem niezły czas. Tylko 3% życia to nie jest dobra. Bomby, lećcie, lećcie. Szkoda, że syntenoidów nie da się tak zrobić, że one by atakowały te bomby. Wtedy miałbym strasznie, ale to strasznie dużo wolnego czasu, żeby go atakować. Przez to walka szłaby znacznie szybciej. I nie wiem właściwie, czy tak nie jest. Ale chyba teraz się pokręcę w tej dolnej części. Nikt nie umie pukać, nikt nie umie pukać, Polacy nie umieją pukać. Nauczcie się ludzi pukać i będziecie mieli i zostaniecie zbawieni, tyle wam powiem. Nie nauczyłem ludzi pukać, za to mam teraz karę. Znaczy, karę w sensie pokutę, o! Dobra, jest tu gdzieś jeszcze utro na tak, bo ja co będzie jestem w potrzebie. Jeżeli chodzi o utrzymanie, tak. Jest! Nawet dwa! A nie, to jeden jest ten zwykły. Jeden zwykły? No, tylko jedną czwartą. Dobrze, że następnych częściach jest po prostu. Ej, tam leżał! Że w następnych częściach ten zwykły nanotech jest po prostu zamieniony z ultra nanotechem, znacznie silniejszy. I mam nadzieję, że tego nie skrzanią w wersji tej nowej, w tym nowym raczej klanku. Właściwie boss nie jest wcale nawet taki trudny, ale jest całkiem denerwujący, jak ktoś nie ma dobrej koordynacji ręka-oko i dobrego refleksu. Ten boss praktycznie dla takiej osoby będzie nie do pokonania.
przyznam. Ja faktycznie od dziecka grałem w gry i jakoś ten refleks i koordynacja wyrobiły, ale no załóżmy, że takiego niedzielnego gracza, który gra sobie raz na jakiś czas tylko po to, bo musi, tylko dlatego, że mu się nudzi po prostu. A na przykład cały dzień spędza na dworze czy coś. Ale dobra, dobra. Wracając. No, załóżmy, że taki niedzielny gracz sobie... zagrał sobie w tego Ratcheta i Clanka. No i w końcu, po jakichś 5 latach dochodzi do tego bossa. I co? No i on nie ma żadnego doświadczenia. Takich... zbytniego doświadczenia nie ma w grach wideo. Bo gra sobie raz na jakiś czas. No i co może zrobić? No nic nie zrobi. No nie pokona tego bossa i tyle. Ale dobrze, że przynajmniej... poza praktycznie gladiatorem te całe wcześniejsze części są wcześniejsze części od jedynki do trójki praktycznie nie trzymają się swojej fabuły. No jedyny ten temat z Drake'em jest cały czas poruszany, ale to da się jakoś przeżyć. No elo. Zapominasz o najważniejszej zasadzie walki z wrogiem. Nigdy nie lekceważ przeciwnika. Więc pamiętajcie to sobie. Jak będziecie grać, trzeba ogarnąć, to zrozumiecie, o co chodzi. Znaczy, trzeba ogarnąć, to nie jest jako taka gra, tylko coś rodzaj minigierki w Sonic Adventure 1, 2 i Advance 3 bodajże. To są najśmieszniejsze. W Sonic Advance 3, jeżeli uruchomicie trzeba ogarnąć na emulatorze, to nie będzie wam działało. Tak, tak. A w każdym razie wersja jakichś takich emulatorów niezbyt dobrze zrobiłem, czyli na przykład na PSP, Game Boy albo coś. Więc tu... No Godzilla po prostu. Cześć, myślę, że to są jego statki. W ogóle jest śmieszny ten dźwięk, bo ten dźwięk został... ja kojarzę ten dźwięk. Ten dźwięk był wykorzystywany w wielu takich filmach, w których są jakieś takie parkurowe sekcje. Są sekcje filmu? Nie. Ja już się boję. Jeżeli umrę teraz na tym bossie, to ja zrobię rage quita i... No co, no będę musiał zagryźć zęby i znowu go przechodzić. Ja to już chyba nie będę nagrywał głosu. Po prostu go przejdę w skupieniu. I... będzie to z tego jakiś taki timelapse, czy coś w tym stylu. Tak wiem, nawet używam słów, czy coś w tym stylu. Ale no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Pomidor jest zawsze informatywny. Raczej zawsze się pyta, czy jest informatywny. A ja... ja zawsze mam coś w stylu. Błagam, że gdzieś tu jest jeszcze ultranota. Bo ja nie wytrzymię po prostu. Błagam, że nie idziesz tu. Pompkę. Proszę, jakiś ultranota. Nie ma. Będzie za mną? Idzie, o kurwa. Nie złapałem, przepraszam. Dobra, teraz giniesz. Umrzesz, zostaniesz zniszczony na miliony kawałków. Uwolnisz Angelę, uwolnisz Angelę. Zapomniałem o czym wspomnieć w ogóle. Tak się martwiłem tą walką, że zapomniałem wspomnieć, że on naszą koleżankę przetrzymuje. Ja nie mogę. Co się nazywa? To się dopiero amnezja nazywa. Może i mam pamięć złotej rybki. To już jest po prostu żałosne.
Ja ogólnie to jeszcze nie wstępnąłem w połowie gry. Znaczy, może i bym się tutaj mylił, ale no tak mniej więcej, no w każdym razie mogę wam zapewnić, że jeszcze troszkę gry nam zostało. Oż tym mordę! Nie, spadłem. Aha, gdybyś nie był jak jakiś przygłup, to może i bym się bał. Ale jak już mówisz, jak jakiś przygłup, to się nie boję. Okej, deal. Tu jest jeszcze my! Dupa. A jeszcze środkiem przecież nie szedłem. Stary, powinieneś zatrudnić się jako następca Michaela Jacksona. Nieźle tańcujesz na tej robocie. Aha. Take this. You little. Aha. Dobra, teraz zginiesz. Teraz już się nie będzie. O. Wiem, że jedna wieżyczka miała takie ułatwienie, że z jednej strony gion był w odpowiednim miejscu, bodajże chyba z lewego działka, czy tam z prawego, nie pamiętam, bomby się rozwalały na jakimś budynku. Nie pamiętam, które to działko. Dobra, już tak mało zostało. Jeszcze tylko parę razy ginę go. Szkoda, że to jego życie tak schodzi jak krew z nosa. No, jeszcze w niego nie trafię, co jest świetne. Żeby w niego nie trafić, to po prostu trzeba być mną. No, szybciej. Szybciej, ja już tu niecierpliwie. Sądzę, żeby sobie też się niecierpliwa. Mógłbyś wreszcie udłużyć. I... Seriously? Seriously? Teraz się będziesz trzymał na tym 1% życia. Nie, 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 nie. Yes! Po jakiego grzyba trzymasz tą broń? Nie. No dobra, uwolniliśmy Andrze. Jest fajnie. Jakieś info nam daje. Log entry 4792. Returning from Megacorp's distribution center. Dobra, już zapomniałem tych wszystkich liczb, nie przetłumaczałem. No, i to jest następna nasza lokacja. Jak widzicie, jest dużo tam skrzyń. Ale są tu jakieś zmutowane pierdółki, z którymi niestety będziemy musieli walczyć, które są bardzo mocne. Nie wiem, sobie następny odcinek będzie pełen emocji. 3.5 zillion, czyli jest jakieś 3,5 zyliona protopetów. No. Do you suppose, Mr. Fizzwidget? We've wasted enough time on Fizzwidget already. I swear that crazy old man is not the same person I used to work for. No. Whoa! You used to work for Megacorp? Yes, in the genetics division. On the protopet? On fixing the protopet's. A właśnie, to jest. Ona kiedyś pracowała dla Megacorpu nad tym, żeby protopet nie był już taki niebezpieczny, ale Mr. Fizzwidget przyszedł i ją zwolnił. No. I dlatego ona udawała tego złodzieja, żeby ukraść produkta. Dobra, no ale wróciliśmy. Mam nadzieję, że nic się nie skrzaniło z nagraniem, bo będę bardzo zły. Dokupię sobie tutaj jeszcze amunicję, tak na dobry koniec.
odcinka. O, już pół godziny. Jak mówiłem, ten odcinek będzie długi i był. Dobra, polecimy sobie na tą planetę. Żeby było fajnie, a żeby tutaj też nie było. I żeby miał jakieś rozeznanie, który save jest który. I... As of this airing, the fugitive superhero has been missing for almost 6 weeks. Did he die heroically? Was he the victim of an overzealous fan? Właśnie, Quark zniknął na 6 tygodni. I nie wiadomo, co się z nim stało. Ale dlaczego to jest Behind the Hero? Przecież on chciał zgładzić, chciał pomóc zgładzić wszystkie planety. O co chodzi? Dlaczego to jest Behind the Hero? Czemu nie, to jest jakiś, nie wiem, Gadgetron News albo coś w tym stylu. Nie wiem, czy w ogóle z uniwersum Rozstaj Tęcha to jest taki kanał, ale no cokolwiek, tylko nie Behind the Hero. Ale dobra, to już byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.